Rozdział siódmy Zagubione dni Na Wilgajnach piętrzą się fale, jezioro jest niespokojne, woda kapryśnie miota kajakiem. Wydaje się, że niebo zasnute pajęczyną chmur leży na wierzchołkach drzew, przygniata, dusząc parnym upałem. Wodne ptactwo jest zaniepokojone, po trzcinach wiodą rozchowory bykasy, co strym, cienkim krzykiem kołyszą się na fali nurki. Pelikan niezmordowanie rozgarnia wiosłami zbuntowaną wodę dzióbka jaka prześlizguje się po grzbietach fal spienione ich grzywy zalewają łódkę chłopak klnie przez zęby na wodnych zakolach rozkuśtane zmienne prądy biją wysokimi bałwanami podają sobie lekką łupinkę kręcąc nią bez sensu Chłopak pokonuje ostatni zakręt i kieruje czółno do wyspy w miejscu, gdzie łagodna piaszczysta łacha schodząc ku jezioru tworzy naturalną przystań. Płytsza, przybrzeżna woda jest spokojniejsza i kajak posłusznie zdąża do celu. Kilkanaście metrów od brzegu wyspy kołysza się na wodzie motorówka. Mężczyzna z nagim torsem macha dłonią przywołując pelikana do siebie. Chłopak podpływa. Widzi na dziobie motorówki emblematy milicji rzecznej, robi mu się bardzo nieprzyjemnie. Karta pływacka żąda ten z motorówki. Zostawiłem w obozie, tłumaczy się pelikan. Milicjant z motorówki przygląda mu się podejrzliwie. W obozie, powtarza z niedowierzaniem. Z kartą pływacką nie można się rozstawać na wodzie jak z prawem jazdy na szosie, nudzi milicjant. Zawracać. Panie władzo, na taką bryzę nie sposób zabierać dokumenty. Zamoknął, pertraktuje pelikan. Zawracać. Tempo upiera się milicjant. Parne władzo. Bo będę przykry, grozi. Pelikan zawraca. Odpływa znaczny kawałek i usiłuje dotrzeć do wyspy z drugiej strony, gdzie brzeg jest mniej gościnny dla żeglarzy. Gdzie zasłonięte trzciną wznosi się stromo poszarpane urwisko z odkrytymi korzeniami drzew. Ale milicjant przewidział nieposłuszeństwo. Pelikan słyszy szum motoru i za chwilę wysoka fala, którą rozgarnia motorówka, wściekle miota kajakiem. Milicyjna łódź zatrzymuje się kilka metrów od chłopaka. Tym razem funkcjonariusz jest groźny. Co powiedziałem? Dopytuje się retorycznie. Ja świetnie pływam, proszę pana. Podlizuje się pelikan, nie szczędząc w myślach najobraźliwszych epitetów dla tego sztywnego stróża porządku. Żebym Cię tu więcej nie widział, życzy sobie milicjant. Już jesteśmy po bruderszafcie, nie wytrzymuje pelikan. Jeszcze słowo. A zatrzymam za opór władzy i utrudnianie pracy urzędnikowi państwowemu, obiecująco cedzi milicjant. Pelikan daleki jest od utrudniania pracy. Orientuje się, że nie znajdzie z facetem płaszczyzny porozumienia. Zrezygnowany, bez słowa zawraca kajak i dobrych kilkaset metrów zmaga się z falami, nie oglądając się na swego antagonistę. W parnym powietrzu wibruje narastający i cichnący szum motoru. Pelikan niechętnie odwraca głowę w tamtym kierunku. Milicyjna motorówka defiluje w poprzek jeziora, odcinając zupełnie dostęp do wyspy. Chłopak wraca do obozów wściekły. Przybija do brzegu, grzebie w plecaku, poszukując karty pływackiej. Nie trzeba się było narażać. Duma smętnie, teraz to Tempolo może mnie i z kartą nie przepuścić. Wymyśli zupełnie coś nowego, widocznie to lubi, a na upodobania nie ma sposobu. Poza tym lepiej będzie, żeby mnie zbyt często nie widywał. Czekaj, smętny policaju, na chłopaka spływa olśnienie. Jest niezmiernie ucieszony swoim pomysłem. Wyciąga z kajaka menażki i ich zawartość, kartofle, rybę. Całą kaczkę upycha razem w jednym dużym termosie. Myśli, że gospodarnej dorocie nie podobałby się taki przekładaniec. Stan wyższej konieczności. Wzdycha głośno pelikan, przytraczając sobie dwa termosy do pasa. Bierze płetwy i cały ekwipunek potrzebny do nurkowania. Marzeruje brzegiem tam, skąd zawrócił go milicjant. Naprzeciw wyspy. Za czwartym meandrem schodzi do wody. Z satysfakcją obserwuje patrolującą motorówkę. Umocowuje na nogach płetwy, zakłada maskę i za chwilę przykrywa go nadbiegająca, wysoka fala. Motorówka zgrabnie przebija do brzegu, motor cichnie. Tędy, obywatelu majorze, wskazuje milicjant. Później w górę wzniesieniem. A dalej jest już harcerskie oznakowanie. Traficie bezbłędnie jak w śródmieściu na pryncypialnej ulicy. Major wyskakuje na piasek. Przed chwilą był już jeden chętny, zawiadamia milicjant. Ten chłopak z biwaku. Postraszyłem go trochę, bo się upierał. Jakby dać psu to co on o mnie pomyślał, to psina zdechłaby natychmiast. Skuteczniej niż od cyjanku, śmieje się. Major idzie w głąb wyspy. Plątanina ostro krzewu, maliniaku, jeżyn, wybujałych paproci zagradza drogę i czepia się ubrania. Świeże nacięcia na drzewach prowadzą krętym tropem. Dalej jest polanka wśród drzew starannie oczyszczona z poszycia. Pod drzewem, na materacu turystycznym, siedzi Paweł Szeryn. Nieco dalej porzucony taki sam materac, tylko bez powietrza, zwój plątanych sznurów i lekki wełniany koc. Szeryn nerwowo, głębokimi ich haustami zaciąga się papierosem. Major Korosz, przedstawia się inspektor i siada obok Szeryna. Tamten przez chwilę wlepia w Majora pytające spojrzenie. Wygląda żałośnie. Całą jego twarz pokrywają opuchnięte czerwone plamy. Szeryn trwa ogarnięty zdziwieniem, że sąsiad z leśniczówki stal się z dnia na dzień milicjantem. Nie wiedziałem. Bąka przygnębiony. Jak się pan tu znalazł? Pyta major. Szeryn niechętnie wzrusza ramionami. Zaciska z wściekłością zęby. Milczy. Niechże pan odpowie. Łagodnie nalega major. W tej chwili szukamy pańskiego chłopca. Jakieś szczegóły, o których Pan wie, mogą nam pomóc. Niechże Pan nie zwleka z tym, co każdy rozsądny człowiek zrobiłby na Pana miejscu przed dwoma dniami. Tylko Pan mógł coś działać, aby uniknąć nieszczęścia. Major jest zły na siebie, że robi temu znękanemu człowiekowi wyrzuty. Urywa w pól słowa. Sądzi Pan, że mój chłopiec jeszcze żyje? W głosie szeryna jest tyle męki. W gorączkowo błyszczących oczach taka rozpacz, że majorowi mimo woli zwierają się dłonie. Żyje, mówi z przekonaniem, i inspektor, chowając wątpliwości dla siebie. Nie chce, nie może odbierać temu złamanemu człowiekowi resztki nadziei. Wszystko zaczęło się w dzień matury. Zaczyna Szeryn z gorzkim grymasem. Potem major dowiaduje się o wszystkim. Paweł Szeryn niczego już nie ukrywa. Takie są przyczyny największego nieszczęścia, jakie mnie spotkało w życiu. Nie muszę panu mówić, że ten chłopak, ten chłopak, nie znajduje stosownego określenia, żeby wyrazić, czym jest dla niego jedyny syn. Milknie. Major myśli, że Sheryn popełnił pierwszy błąd z chwilą, gdy nie dał zdecydowanej i jednoznacznej odprawy technologowi. Ale z drugiej strony nie sposób było przewidzieć, że próba szantażu pociągnie za sobą takie potworne w skutkach następstwa. Jakim sposobem milicja? Pan się o tym dowiedział. Koledzy syna, z niepokojem pyta szeryn. Więc on nic nie wie o Magdalenie? Ustanawia się major. W tej chwili to nie ma znaczenia. Zbywa go major. Dlaczego nie zgłosił pan o zniknięciu chłopca natychmiast? Dlaczego pozwolił pan, aby upłynęły dwa dni? Nie może się powstrzymać inspektor. Czy pan my dzieci, panie majorze? Inspektor milczy zakłopotany. Proszę pana, podejmuje szeryn, nie należę do tchórzy. W wielu sytuacjach zawsze sobie potrafiłem poradzić. Jeżeli trzeba było walczyć, nie stosowałem uników ani strusiej i polityki, Może dlatego mam opinię despoty. Ale w tym wypadku, gdzie stawką jest głowa mego syna, dorosłego chłopaka Gdyby chodziło o niemowlę, mógłbym jeszcze mieć większą nadzieję, że po uiszczeniu tego specyficznego okupu zwrócą mi dziecko. Ale w tych okolicznościach przecież ten zbrodniarz musiał liczyć się z faktem że dorosły chłopak po odzyskaniu wolności potrafi wskazać miejsce, gdzie był więziony i że władze, które nieuchronnie zawiadomie, gdy tylko będę miał rozwiązane ręce, w końcu dojdą nawet do wykonawców jeśli nie działa sam. Gdy ja rozpostawił mi ultimatum, już wtedy miałem bardzo niewiele nadziei, że chłopiec żyje. Nic nie robiąc, nigdzie nie meldując, grałem na zwłokę. Może się to panu wydać naiwne, ale lepszego sposobu nie widziałem. Sądziłem, że to jedno, co mogę zrobić dla mojego chłopca, to jak najdłużej zwlekać i podpisaniem tego dokumentu, że w ten sposób daje Tomkowi szansę. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze żywy i zdrowy. Jaką szansę? Tomek był silnym, wysportowanym chłopcem. Znał boks i świetnie pływał, nie mówiąc już o tym że był to inteligentny chłopak, zaradny i samodzielny. Szeryn przerywa i myśli z przerażeniem, że mówi o synu w czasie przeszłym. Więc, jeśli jest żywy, to może, może ucieknie. Sądzi pan, że Jaros może mieć wspólników? Wszystkie moje sądy stanęły na głowie, okazały się złudne, mówi z niechęcią Szeryn. Gdybym ja zdecydował się na popełnienie takiej potworności, oczywiście nie jestem zdolny do takiego czynu, zastrzega się ze zgrozą. Ale gdybym ja, zrobiłbym to sam. Każdy wspólnik, najbardziej nawet związany i uzależniony, to potencjalny świadek. Ale jak to urządził Jaros, bezradnie rozkłada dłonie. Gdyby to się stało w Warszawie, podejmuje po chwili, prawdopodobnie zawiadomiłbym milicję. Ale tu. Gdybym się zjawił w miejscowym posterunku milicji, za kwadrans wiedziałaby cała okolica, że tam byłem. Nie stać mnie było na takie ryzyko. Pojechać chociażby do Szczytna, nie miałem odwagi. Bałem się, że Jarosław albo ktoś z jego wspólników pilnuje mnie, że wystraszeni popełnią rzeczy straszne i nieodwracalne. A przyjaciele syna. Oni są bardzo przywiązani do Tomka. Nie doceniłem ich, mówi sucho Sheryn, boję się jednak, że oni swym nieprzemyślanym działaniem zaszkodzili memu chłopcu. Szeryn milknie, wyraźnie nic więcej nie chce powiedzieć na temat młodzieży. Gdyby to mogło ocalić mego chłopca, Sheryn nie jest w stanie przestać mówić o synu, podpisałbym tuzin fałszywych dokumentacji. Jeżeli nawet musiałbym resztę życia spędzić w więzieniu, nie mówiąc, że z radością zrezygnowałbym ze swego dyrektorstwa. Nie ma rzeczy, której nie oddałbym za przekonanie, że on żyje. Jaros doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Nalegał tak, jakby mu zależało na każdej godzinie. Przecież postawił panu termin. Tak. A starał się uzyskać podpis już tego samego dnia, gdy mnie zawiadomił o porwaniu tomka. Major skrzętnie notuje w pamięci tę uwagę. Gdyby mu chodziło o pieniądze, podejmuje szeryn, byłby mniej groźny, a ja miałbym większą nadzieję. Wiedziałbym, jaką sumą się opłacić. W jakiś sposób ta gra byłaby uczciwsza, jeżeli w ogóle w tym wypadku można użyć tego słowa. Produkcja stopu na podstawie tej dokumentacji przyniosłaby znaczne, bardzo znaczne sumy dla prywatnej kieszeni, zauważa major. Ależ jemu wcale nie chodziło o pieniądze, protestuje Sherryn. On chciał mnie skompromitować, zeszmacić, pozbawić zakładów i dobrego imienia. Ten dokument natychmiast po podpisaniu przeze mnie trafiłby na biurko prokuratora. Zdawałem sobie z tego sprawę i podpisałbym natychmiast, żebym nawet nigdy nie potrafił się wytłumaczyć, że uległem potwornej presji, gdyby ja zagwarantował mi życie chłopca. Szeryn milknie na chwilę, splata dłonie i zaciska palce aż do bólu. Dwa dni temu dopiero zorientowałem się, jak mnie ten człowiek nienawidzi. To już nie nienawiść, a obłęd. Idea fix. Dlatego uważam, że zdolny jest do zamordowania tomka. Najbardziej perfidna, wyrafinowana zemsta? Gdyby zabił mnie. No, cóż, w najgorszym razie parszywie bym się bał przez krótki czas jakiegoś umierania. Ale zabić dziecko? Do końca życia nie zaznam spokoju, będę urządzał sąd na sobą, szukał przyczyn we własnym postępowaniu, we własnych błędach, a w całym swoim życiu. Pan wie, jaki był mój chłopiec? Twarz szeryna zniekształca grymas. Zaciska usta i gorączkowo wytrząsa z paczki następnego papierosa. Jak się pan tu znalazł? Zmienia temat inspektor. Po co pan pyta? Przecież pan wie, stwierdza z przykrością. Nie bardzo. Domyślam się tylko. Chcę poznać szczegóły. Wczoraj w nocy, mogło być około trzeciej. Nie pamiętam, twarz szeryna, a raczej miejsca między czerwonymi plamami ukąszeń oblewa rumieniec. Zwabił mnie Rajmund, przyjaciel Tomka. Byłem roztrzęsiony. Dosłownie przed chwilą opierałem się bezwzględnemu żądaniu Jarosa, abym dokument podpisał natychmiast. Rajmund zaskrobał w okno. Zawiadomił mnie, że Tomek przywlókł się do nich nad jezioro, że uciekł i jest bardzo chory. Nie wiem, co pan zrobiłby na moim miejscu. Ja bez namysłu pobiegłem za nim jak wariat, milknie zagryzając usta. Raczej prawidłowy odruch łagodzi major. Tam sprawa wyglądała krótko. Podstępnie zwaliła się na mnie cała czwórka niczym rasowe opryszki. Nie pamiętam, czy zdążyłem krzyknąć. Knebel zawinęli mnie w koc, jak niemowlaka, skrępowali sznurami. Opakowali mnie w te dwa materace, Szeryn wskazał je dłonią i jeszcze raz okręcili sznurami, niczym baleron. Szeryn dławi się ze wściekłości na samo wspomnienie. Zostałem, jak pakunek, wrzucony do łódki i te dwa byczki przywiozły mnie tutaj. W pięć minut urządzili nade mną sąd, nawet nie wyjęli knebla, pomawiając mnie o rzeczy potworne. Moje zdanie nie interesowało ich. Co mówili? Że jestem wspólnikiem Jarosa i staram się uśmiercić własnego syna. Nie, nie zupełnie tak, ale że gotów jestem poświęcić Tomka dla własnej kariery. Zapowiedzieli, że sprowadzą milicję i zniknęli jak kamfora. Wczoraj wieczorem jakiś trzeci. Znam go, też kolega Tomka, często bywał u mnie w domu. Przywiózł mi jedzenie Nie, nie rozwiązał mnie. Przeciwnie, sprawdził? Sznury się nie rozluzowały i dociągnął węzły, objaśniając przy tym, że jest specem od węzłów bosmańskich. Zostałem pocieszony, że na węzły bosmańskie jego produkcji nie ma sposobu, poza przecięciem ich. Major, ze względu na powagę sytuacji, tłumi śmiech. Szerny zauważył to. Gdyby to wszystko nie było tak tragiczne, chętnie bym się śmiał, mówi z przygnębieniem. Pelikan nawet mnie przepraszał, twierdząc, że to stan wyższej konieczności, i udzielał mi nauk w rodzaju, jeżeli tatuś, to niby ja, jest skończonym łotrem. To trudno. Muszą tatusia trzymać związanego, mimo że to im wcale nie sprawia przyjemności, raczej przeciwnie. Nie mogę im nic zarzucić, bo mimo, że jestem kanalią, oni traktują mnie humanitarnie, przywożą jedzenie, chętnie przywiózłby papierosy ale nie mają pieniędzy, a ode mnie nie wezmą ani grosza, żebym potem nie oskarżył ich o rabunek. Nie powiedział panu, co się dzieje w leśniczówce? Ależ skąd? Błagałem go o jakieś wiadomości. Pocieszył, że tylko dorana będę pokarmem dla komarów, że już się wszystko wyjaśnia, że oni wzięli sprawę w swoje ręce, a mnie lada moment przekażą prokuratorowi. Wyobraża pan sobie, jak się czułem. Podwójnie bezsilny. Ostatni termin Jarosa upływał wczoraj wieczorem. On już nie postawi panu żadnych terminów. To samo powiedział mi pana podkomendny, który zjawił się wieczorem, zaraz po odejściu pelikana. Muszę panu powiedzieć, że stylem niewiele się różni od tej obiecującej młodzieży. Tyle, że się wylegitymował, więc byłem spokojny. Że nie jest to jeszcze jeden pomysłowy kolega syna, a prawdziwy funkcjonariusz. To najlepszy mój wywiadowca, uśmiecha się, major na wspomnienie cieśnika. Przeciął sznury, zaaplikował nawet maść na ukąszenia. Dał mi szklankę wódki, mówiąc prawdę. To nie musiał zbyt długo mnie namawiać. Jednym tchem wyjaśnił, że sprawą mojego chłopca zajął się jego szef, to znaczy pan, to znaczy. Że sprawa nie może zostać niewyjaśniona, ponieważ nie było wypadku, aby śledztwo prowadzone przez pana nie kończyło się happy endem, więc zupełnie nie powinienem się martwić. Następnie poinformował mnie, że jestem pod nadzorem milicji. Tym razem, na pana zlecenie, panie majorze, nie wolno mi opuszczać wyspy. Jakoś tak sformułował, że to jest jakaś kombinacja kombinacja operacyjna. Z uśmiechem podpowiada major. O właśnie zostawił mi papierosy, rozniecił ogień. Oczywiście nie odpowiedział na żadne moje pytanie. Wyciął w promieniu kilku metrów wszystko zielsko, twierdząc, że w ten sposób definitywnie zlikwidował komary. Zapowiedział pana wizytę z samego rana. Na odchodnym zagroził, że jeżeli się ruszę z wyspy. To zostanę ponownie związany, tym razem przez milicję, bo zostawia na wyspie posterunek. I tak jak się pojawił, zniknął jak meteor. Nie wiem, czy to wszystko trwało dwadzieścia minut, i skranie chłopak. Z grubsza biorąc, to wszystko prawda. Z pewnych względów było mi bardzo na rękę, że pan jest to odizolowany. Pan mnie podejrzewał? Stwierdza Szeryn. Nie, nie dlatego broni się inspektor i myśli, że nic teraz nie powie Szerynowi o Magdalenie. Niech się wyjaśni sprawa z jego synem. Jeżeli chłopak znajdzie się, łatwiej mu przyjdzie znieść tamto. Tym bardziej nie chce go gnębić, że Paweł Szeryn jest w jakiś sposób moralnie odpowiedzialny za samobójstwo tej kobiety. Wywiadowca Szeryn przerywa milczenie któremu ciąży, był zachwycony młodymi ludźmi i stwierdził, on ma zwyczaj wygłaszania sądów w Ekscathedra, że jeżeli mój syn chociaż trochę jest podobny do tej wspaniałej młodzieży, to mam zapewniony jego szacunek do śmierci, jako ojciec takiego chłopaka. Chciałbym pana prosić o pozostanie jeszcze przez jakiś czas na tej wyspie. To już naprawdę niedługo potrwa, wyjaśnia inspektor. Zgłosi się po pana sierżant z motorówką. Naprawdę nie mogę wrócić do leśniczówki, panie majorze, prosi szeryn. Na granicy wyciętego poszycia jak wrośnięty staje pelikan. Poznaje majora, spostrzega, że sam został przez niego zauważony i w pierwszej chwili nie bardzo wie, co ma zrobić. Ocenia, że szanse odwrotu są znikome, więc idzie prosto na nich. Specjalista od węzłów bosmańskich z westchnieniem informuje Szeryn. Przyniosłem panu mleko. I tego. Śniadanie, oświadcza z godnością, zezując w stronę majora. Szeryn jest zakłopotany. Nie wie, jak się zachować. Jest zbyt znękany, aby go bawił komizm sytuacji. Spłoszony pelikan trzyma w wyciągniętych rękach mokre torymosy. Postaw je, radzi major. Niewątpliwie śniadanie przyda się. Chłopak umieszcza naczynia w pobliżu szeryna i pytająco, podejrzliwie przygląda się inspektorowi. Jak tu się przedostałeś? Interesuje się major. Nurkuje, pada zwięzła odpowiedź. A, to mi nie przyszło do głowy, szczerze przyznaje major. Okpiłeś mi sierżanta. Ludzie muszą jeść, wzdycha filozoficznie pelikan, wskazując termosy. Zapada kłopotliwe milczenie, chłopak wyraźnie się denerwuje, wreszcie nie wytrzymuje napięcia. Na co pan czeka? Zwraca się z arogancką desperacją do majora. Na motorówkę, niewinnie wyjaśnia inspektor, nie zabrałem sprzętu nurka. Ja mówię o aresztowaniu, niecierpliwi się chłopak. Wracamy, podnosi się inspektor. Chodź pelikan, musimy porozmawiać z twoimi koleżankami. Na motorówce chłopak nic nie mówi, tylko łypie nieprzyjaźnie na sierżanta. Pan mnie puści do obozu, muszę zostawić sprzęt i coś na siebie włożyć. Niezdecydowany przygląda się swoim slipkom. Niech się pan nie boi, nie nawieje. Major zezwala. Dziewczęta siedzą na werandzie potokiem kapitana. Są starannie ubrane, uczesane. O emocjach minionej nocy świadczą tylko wielkie ciemne kręgi pod oczami Anielki i niezwykła bladość Doroty. Już nie śpić szczerze dziwi się major. Istotnie pora jest bardzo wczesna. Anielka wzrusza ramionami i nie patrząc na inspektora zawzięcie majta nogą. Dorota milczy nieporuszona. Panie, pozwolę do mnie. Uroczyście zaprasza major. Anielka trąca Dorotę w bok i z ironicznym grymasem robi ruch głową w stronę majora. Dorota marszczy brwi, piorunując przyjaciółkę wzrokiem. Obie, nadrabiając minami, drepczą przed inspektorem. W pokoju majora siadają skromnie na brzeszkach krzeseł. Obydwie mają podobny wyraz twarzy, jak sobie starsi wyobrażają grzeczne, dobrze ułożone, miłe dzieci? Major jest ubawiony. Dlaczego zniszczyłyście opony fiata? Pyta surowo. Anielka zezuje na majora, strzygąc czarnymi ślepkami i układa ustawryjek. Milczy. Inspektor ponawia pytanie. Pan wie, kto to jest Lawcadio? Słodko pyta Anielka. Złośliwy uśmieszek błąka się jej koło ust. Widzę, że niedawno przeczytałaś Gidea, stwierdza Major. Ale ja chcę usłyszeć dlaczego poprułaś opony w cudzym samochodzie? Z tych samych pobudek co Lawcadio zabił, z przekonaniem oświadcza Anielka. Idiotka. Nagle denerwuje się Dorota. Czekaj, dadzą ci Lawcadia. Major ponawia swoje pytanie, zwracając się do Doroty. Nie możemy panu powiedzieć, mówi z powagą dziewczyna, nie unikając jego wzroku. Nie wiem, co pan z nami zrobi, ale ja nie powiem. Jestem związana słowem, anielka podobnie i dlatego bredzi o lawcadiu. Niech jej pan tego nie bierze za złe, wstawia się za przyjaciółką. Major przestaje zadawać dziewczętom pytania, spaceruje po pokoju i nie zwraca na nie uwagi. Ten brak zainteresowania z początku niepokoi, a później zaczyna denerwować Anielkę. Zjawia się pelikan, siada potulnie na wskazanym miejscu i osowiały gapi się na koleżanki. Moi drodzy, wprawdzie dwoje z was brakuje, ale chcę wam przedstawić serię waszych wyczynów w świetle kodeksu karnego. Posłuchajcie, co o tym mówi prawo. Zaczyna inspektor. Trzy pary oczu robią się okrągłe z wrażenia i nie mogą oderwać się od oczu inspektora. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze więzienia do lat pięć. Zaczyna major. Jeżeli pozbawienie wolności łączyło się ze szczególnym udręczeniem, komary. Sprawcy podlegają karze więzienia do lat dziesiątych. To o starym Szerynie, zawiadamia szeptem pelikan. Za włamanie i kradzież dokumentu grożą wam dwa lata. Nie było włamania, gorąco protestuje Anielka. Włamanie. To nie tylko ukręcenie kłódki, smętnie objaśnia pelikan. Wyłącz się, stokrotko. Kto. Cudze mienie uszkadza albo czyni niezdatnym do użytku, podlega karze do lat dwóch. Kto samowolnie używa cudzego samochodu, podlega karze aresztu do dwóch tygodni lub grzywny. Koledzy milczą tym razem. Kradzież, kosztować może pięć lat więzienia. Zdaje się, że była jedna kaczka i jeden kaczor o wyjątkowo pięknym upierzeniu, kontynuuje major. Zresztą płeć i maść ptaków nie będą miały większego wpływu na obniżenie wyroku. Kaczki zostały tylko pożyczone. Od początku mieliśmy zamiar je oddać i oczywiście oddamy, prostuje insynuację pelikan. Każdy wie, że pożyczanie odbywa się na innych zasadach. Takie tłumaczenie jest naiwne. Poza tym było ukrywanie wiadomości o zaistniałym przestępstwie i wprowadzenie władzy w błąd. Tego nie było, zapewnia Dorota. Nie było? Mówi z przekąsem major. Dowiedzieliście się o porwaniu Tomka, ale władz nie zawiadomiliście. Cała trójka łypie na siebie porozumiewawczo i smętnie pochyla głowy. Ale wprowadzenia władzy w błąd nie było. Nie przypomina sobie pelikan. Owszem, było, kiwa głową inspektor. Historia o Jerzu i Lamon rentroi, ale to dotyczy tylko koleżanek. Z a to wszystko. Jakiś tam drobnych wykroczeń już nie będę wymieniał. Zbierze się kilka spraw w kolegium orzekającym i kilka grzywien. Cała trójka jest zgaszona i zupełnie bezradna. Ogarnia ich przerażone zdziwienie, że zaplątali się w to wszystko nie wiadomo kiedy, z dnia na dzień, działając w swoim przekonaniu, bezinteresownie, sprawiedliwie. Panie Majorze, dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, jak wygląda nasze postępowanie w świetle prawa. Zaczyna w imieniu wszystkich Dorota. Dziewczyna nie jest już grzecznym dzieckiem na pokaz dla dorosłych. Panuje nad drgającym głosem, jest poważna i rzeczowa. Może nam Pan wierzyć, że w czasie działania nie przymierzaliśmy się do kodeksu karnego. Te kaczki naprawdę chcieliśmy oddać i ten zamiar nie powstał w tej chwili, pod pana presją. Ja wiem, że nieznajomością prawa tłumaczyć się nie należy, ale paragrafy są martwe, słuche, nie mieszczą się w nich odczucia. Dorota namyśla się nad doborem odpowiednich słów. Jest brak czegoś istotnego w tym, co pan powiedział. Wolno podejmuje Dorota. Nie wiem, jak to określić, ale tam nie uwzględniono intencji. Pobudek. Rozumie pan? No, kolega w potrzebie. Przeciw któremu jest własny, rodzony ojciec. Tak nam się wtedy wydawało. Pan myśli, że ja się nie bałam. Włącza się Anielka. Myśli pan, że ja przepadam za przecinaniem opon. A co miałyśmy robić? Dopuścić, żeby jeszcze zginęli Jacek i Rajmund? Wyjaśnijcie mi jeszcze pewne szczegóły. Żąda major. Z grubsza znam rozwój wypadków. Proszę pytać. Zgadza się Dorota. Dlaczego nie meldowaliście milicji o zaginięciu Tomka? A kto by nam uwierzył? A poza tym baliśmy się, żeby nie zaszkodzić Tomkowi, jak się to rozniesie. Ten Jaros wygląda bardzo nieprzyjemnie, kamciasto wyjaśnia Dorota. Szeryna skrępowaliście wszyscy, a później? Podział pracy, informuje weselsza już Anielka. Chłopcy po powrocie z wyspy wyprowadzili cąsula i kikowali na jarosa. A my z Dorką obskoczyłyśmy pokój starego. No i była ta dokumentacja, o którą oni sobie skakali do oczu. Więc zabraliśmy, żeby się stary szeryn nie namyślił i przypadkiem nie podpisał, bo to już byłby zupełny koniec. Stary szeryn mógł się rozwiązać i wypulić z wyspy, no nie. Szukałyście dowodu rejestracyjnego cąsula. Nie. W tym rozgardiaszu zapomnieliśmy o takim drobiazgu na śmierć. Może chłopcy myśleli, że jest w wozie, mówi Dorota. Wszyscy zgodnie potwierdzają. A później koledzy przesiedli się na twoją osę, Pelikan, pyta major. Spotkałem ich na szosie zupełnie przypadkowo, jak musieli zastopować z cąsulem. Lawcadio. Major uśmiecha się do anielki. Po co znęcałyście się na toponami? Proszę pana, uprzedza anielkę Dorota, chłopców do tej pory nie ma, a ten morderca wrócił wczoraj. Musiałyśmy dać szansę kolegom. Gdyby Jaros nie chciał jechać, nie dotknęłybyśmy fiata. Gdyby nie przylazł, fiat byłby cały. To było jedyne wyjście. Żeby go unieruchomić, czekałyśmy z tym do ostatniej chwili, dlatego nas nakrył. To był mój pomysł, a anielka tylko pomagała. Ona rozpruła tylko jedną oponę. Pelikan nic o tym. Nie wiedział, bo zawiózł kolację Szerynowi, dziewczyna broni kolegę. Szerynowi nie powiedzieliście o wypadku z panią Magdaleną? Nie, potrząsa głową Pelikan. Dlaczego? Uważaliśmy, że tak będzie lepiej, mówi z powagą anielka. Na złe wiadomości zawsze jest czas. A Jarosa poznałyśmy na szosie. W pierwszej chwili nie mogłam sobie skojarzyć, skąd go znam. Zlękłam się przy tym samochodzie, bo facet był straszny. Przypomina sobie Dorota. Gdzie go widziałaś? Interesuje się, major. To był pierwszy samochód, który zabrał nas autostopem aż do wielbarka. On pojechał dalej. A my poszliśmy nad jezioro Rosy Wenedy. Czy pan już coś wie o Tomku? W głosie dziewczyny brzmi prośba. Pułkownik Ulis telefonuje do Ministerstwa Łączności. Cisza. Wreszcie zgłasza się dżurny. Nie, nie jest kompetentny do załatwienia takiej sprawy. Pułkownik dopiero teraz uświadamia sobie, że jest bardzo wcześnie. Dobiega szósta. Bez namysłu wykręca numer domowy odpowiedzialnego pracownika i krótko wyjaśnia o co mu chodzi. Tamten namyśla się. Zrozumcie nas, chodzi o bezpieczeństwo chłopca. Przekonuje lis. Rozumiem, że blokada telefoniczna jest tu rzeczą bez precedensu, ale wejdźcie w nasze położenie. Sprawa niezwykła Kidnapping na dorosłym człowieku. Zupełna blokada tak rozległego terenu. Tłumaczy dyrektor z Ministerstwa Łączności, jest to rzeczą niemożliwą. Wiecie jakie mogą być następstwa? Nieobliczalne w skutkach. Nagłe wypadki, wezwanie lekarza, karetki pogotowia. Nie, nie mogę wziąć takiej odpowiedzialności na siebie. Ja nie żądam zupełnej blokady. Oczywiście, że to niemożliwe, zgadza się Lis. Lokalna łączność musi pozostać. Mnie zależy, żeby chociaż przez powiedzmy trzy godziny wymieniony teren nie miał łączności z Warszawą, Olsztynem i pobliską okolicą leżącą poza zamkniętym przez nas terenem. Rozległy obszar waha się tamten. Umówmy się tak, pertraktuje lis, że będę wam podawał każdą przeczesaną przez nas miejscowość natychmiast po jej sprawdzeniu. Rzucamy znaczne siły do akcji więc obszar objęty blokadą będzie się kurczył prawie z minuty na minutę. To do reszty przekonuje tamtego i pułkownik uzyskuje zgodę. W kwadrans później na oznaczonym przez korosza pięcioboku milkną za miejscowe telefony. Za sprawą speców złączności komenda wojewódzka Wolsztynie również jest odcięta od Warszawy. Z komendantem wojewódzkim w olsztynie pułkownik Ulis łączy się teraz przez radiostację. Rozmowa jest krótka, ponieważ obaj panowie rozumieją się świetnie, bez zbędnych słów. W kilka minut później, nad mapą z zakreślonym pięciobokiem, pochyla się kilku ludzi w komendzie wojewódzkiej. Dzielą teren na mniejsze płaszczyzny i natychmiast na określony odcinek wyrusza grupa wywiadowców służby X. W porannej ciszy przejeżdżają przez miasto szybkie samochody wiozące ekipy wywiadowców. Jako pierwszy wyrusza zmotoryzowany odwód milicji Solsztyna i obsadza granicę zakreślonego na mapie obszaru. Blokada trwa. Komendant wojewódzki informuje Lisa: Może ci pożyczyć trochę ludzi od sąsiadów? Pułkownik ma na myśli sąsiednie województwo. Zbyteczne. Uspokaja go tamten. Mam wystarczającą ilość swoich ludzi. Sztab blokady przenosi się do szczytna. To miasto stanowi jeden z wierzchołków pięcioboju. Po kablach biegnie rozkaz do wszystkich jednostek milicji położonych na obszarze objętym blokadą od komend powiatowych aż po najmniejszy posterunek gromadzki. Zginął Tomek Szeryn, mieszkaniec Warszawy Rysopis. Wiek, podejrzewam kidnapping. Zachowując najdalej idącą ostrożność, sprawdzić, czy w ciągu minionych czterech dni nie był widziany na waszym terenie. Powtarzam, zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. Obawiam się o życie chłopca. O wykonaniu rozkazu meldować natychmiast. Podpisał, komendant milicji województwa olsztyńskiego: Przyjąłem, przyjąłem. Przyjąłem. potwierdzają oficerowie, podoficerowie, dyżurni jednostek milicyjnych. W miastach i miasteczkach natychmiast zostają wezwani dzielnicowi. Posterunkowi i dzielnicowi znają prawie wszystkich ludzi na powierzonym im terenie, ich koligacje rodzinne, miejscowe antagonizmy, może plotek, zawiści, pieniactwo, rodowe właśnie, sąsiedzkie spory. Znają swoich pijaków. Miejscowe znakomitości, ludzi o lepkich rękach i zdeklarowanych złodziei, kawalerów z fantazją i bez, fajtłapów i doświadczonych przez los, koniokradów i tych, co lubią zaorać miedzę, amatorów drzewa z państwowych lasów, kłusowników i ludzi solidnych. Czym mniejsza osada, tym trudniej, żeby mógł w niej pozostawać niezauważony ktoś obcy, a już o uwięzieniu człowieka nie może być mowy. Na sztab w szczytnie runęła lawina informacji. Jeden z pierwszych melduje się komendant posterunku z rejonu Wiskitek. To najdalej położona wieś na podległym mu terenie. Owszem, chłopiec był widziany przed czterema dniami, biwakował z równie jak on młodymi ludźmi nad jeziorem Rosy Wenedy, później ślad się urywa. Komendant meldował już tym dwa dni temu, na pytanie ekipy dochodzeniowej będącej w Wilgajnach. Major Korosz otrzymuje informację ze że według wszelkiego prawdopodobieństwa chłopiec nie został ukryty w żadnym zbiorowisku ludzkim. Pozostają lasy, a lasów, w tym pięcioboku, jest pod dostatkiem. Zwarte masywy staro drzewu ciągną się wielokilometrowymi pasami. Na cały obszar objęty blokadą spadła jak szarańcza plaga mierniczych. Chodzą po lasach, mierzą, rozstawiają swoje przyrządy. To wywiadowcy służby i dokładnie czeszą odcinki terenu, za który są odpowiedzialni. Ostrożność, ostrożność. Jeżeli są wspólnicy porwania chłopca i znajdują się na terenie objętym blokadą, nie mogą zorientować się, że milicja urządziła na nich obławę. Więc wywiadowcy mierzą lasy, przepływają jeziora, bobrują na wysepkach jako geometrzy. W Warszawie pułkownik Ulis przy Simplex i skreśla na mapie spenetrowane odcinki terenu i natychmiast informuje Ministerstwo Łączności. Korosz w wozie technicznym słyszy o wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych w sztabie blokady i ma na bieżąco cały przebieg rozwijającej się akcji. Naradza się z kapitanem. Można użyć psów, podpowiada kapitan. Myślę, że w każdym razie szkody to nie przyniesie. Nie mam żadnego przedmiotu tego chłopaka, zasępia się inspektor. Wystarczy osobista rzecz Jarosa, mówi kapitan. Jak tropiciele pójdą śladem Jarosa, mogą doprowadzić do chłopca. Inspektor medytuje chwilą. Jaros wrócił wczoraj wieczorem, mówi z namysłem. Upłynęła noc, ślad jest stary. Jeżeli chłopiec nie jest ukryty w skupiskach ludzkich, Precyzuje swoją myśl kapitan, to należy wnosić, że powinien być gdzieś w głuszy. Czy ja wiem? Może szałas, jakaś wyspa, czy po prostu gęsty las. A więc Jaros nie mógł dojechać tam samochodem. Musiał iść piechotą. Teraz jest ranek, ślad nie jest zatarty, ponieważ niewielu ludzi chodzi po odległych leśnych obszarach. Zresztą dobry tropiciel ze znającym swoje rzemiosło przewodnikiem pójdzie i po bardzo nikłym śladzie. Trzeba spróbować, zgadza się inspektor. Idzie do cieślika, który siedzi w pokoju Jarosa i nie krępuje się już zupełnie. Major słyszy jak wywiadowca perswaduje swemu więźniowi. Otrzymał mnie pan na przydział. Ojczyzna zadbała, żeby pan miał anioła stróża. Jaros nie odpowiada, nerwowoć mi papierosa. Cieślika to nie zraża. Niech pan lepiej powie, co pan zrobił z chłopakiem, radzi mu porucznik. Panie, jeżeli on nie żyje, to od krawata, pan się nie wykręci. Może mi pan wierzyć, znam się na tym. Co pan mi imputuje, denerwuje się Jaros. Nic nie wiem o żadnym chłopcu. To bezprawie. Z jakiej racji trzymacie mnie jak więźnia? Na jakiej podstawie? Karty rowerowej wzrusza ramionami cieślik. Panie, żeby pan wiedział jaki z pana nudny przestępca. Powiedziałbym. Średniak statystyczny. 99% na 100 naszych klientów z początku tak mówi jak pan. A o podstawę zatrzymania niech się pan nie martwi. Niebawem będzie. Prokurator już pichci odpowiedni karteluszek. No, coś pan zrobił z chłopakiem? Jaros wzrusza ramionami i odpala następnego papierosa. Korosz wywołuje cieślika na korytarz. Wywiadowca powraca po chwili. Potrzebuje pana piżamę, komunikuje cieślik inżynierowi. Jaros przygląda mu się przez chwilę sądząc, że to niesmaczny żart. No, co pan stoi jak dzika żona, nieboszczyka lota? Potrzebuje pana piżamę. Proszę sobie wziąć, ja rozwskazuję Nesesser. Porucznik potrząsa głową. Szczególnie upodobałem sobie tę, którą pan ma na sobie, grymasi. Wyjątkowo szykowny wzorek. Proszę się przebrać, bo niedługo i tak pojedzie pan do Olsztyna. W piżamie nie wypada. A poza tym, jak człowiek jest rozmemłany, to ma gorsze samopoczucie. Mówi pan poważnie? Jak się będę chciał śmiać, to z braku innych powodów do wesołości, najwyżej się połaskoczę, wykrzywia się cieślik. Prędko proszę wyskakiwać z piżamki. Jeżeli pan wtedliwy, to się odwrócę. To są brutalne szykany, Jarosa ogarnia wściekłość. Złożę skargę. Oświadcza, jednak zdejmuje piżamę i rzuca ją cieślikowi. Generalny prokurator tęskni za pana skargą. Odszczekuje się cieślik. Ostatnio brak mu zajęcia, więc mu się cni. Prostak, cajdzi przez zęby Jaros, mierząc porucznika pogardliwym spojrzeniem. Piżama Jarosa zostaje natychmiast dostarczona do szczytna. Na podwórzu komendy powiatowej milicji w Szczytnie istna psiarnia. Płowe, brązowe, podpalane i szare wilczury warują w cieniu. Oficerowie wyznaczają tereny do penetracji dla tropicieli. Co chwila kolejny przewodnik psa wraz ze swoim pupilem wsiada do samochodu lub przyczepy motocykla i szybko odjeżdża. Plutonowy Kaczmarek wywołuje dżurny. Młody chłopak z wielkim płowym psem wchodzi do pokoju, w którym rozlokował się sztab blokady. Plutonowy pręży się w przepisowej postawie, jego wilczór siada tuż przy jego nodze. Jest to postawa baczność psa tropiciela. Plutonowy zerka na swego pupila, pochyla się gwałtownie i poprawia mu ogon. Komendant wojewódzki, który to zauważył, powściągał uśmiech. On się już nigdy nie nauczy trzymać przepisowo ogona na baczność, tłumaczy zażenowany chłopak. Indywidualista, zawsze mnie kompromituje. Ale poza tym, to najlepszy pies, jakiego znam. Rex siedzi nieporuszony, jak martwa statua, a nie żywe stworzenie. Wasz teren, komendant przysuwa mapę do plutonowego, jezioro Rosy Wenedy. Ołówek w ręku komendanta zamyka prostokąt której w rzeczywistości stanowi kilkanaście kilometrów kwadratowych lasu Mam prośbę, obywatelu komendancie Słucham? Proszę o przewiezienie nas, wskazuje nieruchomego Reksa, motocyklem z przyczepą Reks ma niesłychanie wrażliwy węch, on zwęszy nawet ducha Samochód mu szkodzi, oświadcza Plutonowy Żadnemu psu nie pomaga ale Rexowi wyjątkowo szkodzi. To najlepszy pies w województwie przekonuje milicjant. Ja nie mogę dopuścić, żeby mi zepsuto Rexa stwierdza z desperacją plutonowy. Okazuje się, że mam same najlepsze psy w województwie wzdycha z rezygnacją komendant. Wszyscy przewodnicy tropicieli żądają motorów, bardzo niechętnie godząc się na przewożenie psa krytym samochodem. Plutonowy otrzymuje jawę, z przyczepą. No, ładuj tego swego bydlaka, chyżo, niecierpliwi się kierowca. Jak pragnę wygrać w toto lolka, co z was zadziwadła? Czy wy jesteście milicja, czy niańki dla psów? Co, na wystawę go wieziesz? Plutonowy nie raczy odpowiedzieć na zrzędzenie kierowcy. Troskliwie lokuje Reksa w przyczepie, zwracając go nosem pod wiatr. Podściel mu poduszkę, prycha szofer. Ja się do twego grata nie wtrącam, nie wytrzymuję wreszcie plutonowy. Zostaw mego psa. On ma więcej rozumu w tylnej łapie niż ty w całym globusie. Ruszamy. Za wiskitkami, już w lesie, plutonowy i reks wysiadają. Siad. Rozkazuje milicjant i daje psu do obwąchania kawałek piżamy Jarosa która została pocięta i rozdana po kawałku przewodnikom. Pies sumiennie spełnia rozkaz i nie spuszcza pięknych, brązowych oczu z twarzy swego pana. Szukaj. Przewodnik rozwija linkę. Wilczur podrywa się i z nosem przy ziemi zaczyna węszyć. Ale nie ma wskazanej woni. Są najróżniejsze inne zapachy, niektóre bardzo silne, inne słabe, ulotne. Tysiące zapachów. Tylko tego, którego kazano mu szukać, brakuje. Pies biega w koło, zataczając coraz większe kręgi, a później skomli cicho, zawiadamiając człowieka, że mimo najlepszych chęci, nie może wykonać rozkazu. Plutonowy przywołuje Reksa, odpina linkę, która plącza się wśród drzew, przechodzi dobre pół kilometra w linii prostej i ponawia rozkaz. Pies zaczynając od nowego punktu, Zatacza coraz dalsze kręgi w poszukiwaniu wskazanego zapachu. Ceremoniał powtarza się wiele razy. Przewodnik przebył kilka kilometrów, tropiciel znacznie więcej, a wciąż nie mogą trafić na pożądany ślad. Milicjant nie zdradza się, wierzy w swego reksa i własne umiejętności pokierowania tym mądrym zwierzęciem. Jest pewny, że jeżeli, człowiek, którego szukają był niedawno na tym odcinku lasu, to na pewno znajdą jego trop. Powoli, metodycznie od czasu do czasu, zrykając na dokładną mapę, człowiek z psem posuwają się naprzód. Ten sposób poszukiwania śladu jest bardzo wyczerpujący dla Rexa. Docierają wreszcie w okolice, gdzie leśny dukt urywa się nagle, aby po kilkuset metrach leśnego bezdroża pojawić się jako ścieżka wspinająca się nad krawędzią urwistego brzegu jeziora Rosy Wenedy. Milicjant jest zmęczony. Z wywieszonego języka reksa ścieka piana. Plutonowy pozwala psu na chwilę wytchnienia. Wilczuru kłada łeb na wysuniętych łapach. Odpoczywa. Przewodnik znów podaje mu trop. Pies wbiega na ścieżkę. Zatacza krąg. Wraca do punktu wyjścia. Tkwi przez chwilę znieruchomiały z nosem przy ziemi. A później wielkimi susami sadzi przed siebie. Znalazł trop. Trafiłem w teren, gdzie był ten człowiek. Przewodnika ogarnia podniecenie. Pies znika wśród drzew na krętym szlaku ścieżki. Plutonowy przywołuje go, pies posłusznie wraca na rozkaz. Siedzi cierpliwie, gdy przewodnik przypina mulinkę linkę do szelek, ale drży nerwowo i piszcze cicho, dając znać człowiekowi, że znalazł żądany zapach. Szukaj. Pies podrywa się natychmiast i rwie przed siebie miarowo równymi, długimi susami. Przewodnik biegnie za nim powoli wydłużając linkę. Rek z czasem tylko przystaje, węszy przez króciutki moment i znowu biegnie po tropie swoim lekkim, pełnym wdzięku kłusem. Przewodnik nie ma już najmniejszej wątpliwości, że tropicie idzie po śladzie. Stara się nadążyć za zwierzęciem i jak najmniej go stopować. Niestety, pies jest o wiele szybszy i Plutonowy coraz częściej musi rozwijać kolejny zwój linki. Teren gwałtownie się obniża. Rex wpada w podłużne wgłębienie płytkiej niecki. Dalej ściany wgłębienia robią się coraz wyższe, bardziej strome. Na razie sięgają do kolan milicjanta, gdy posuwają się w głąb Strome poszarpane brzegi i rozpadliny są na wysokości głowy człowieka, by utworzyć wreszcie dość głęboki wąwóz. Pies idzie wciąż naprzód. Polodowcowa szczelina, domyśla się plutonowy. Dokąd on mnie zaprowadzi? Orientuje się, że wąwóz skręca łagodnie w kierunku jeziora. Milicjant na chwilę przystaje, skraca linkę, na której niecierpliwi się Rex. Nakazuje psu ciszę? Sam wyciąga i odbezpiecza pistolet. Posuwa się teraz ostrożnie, szybkim marszem. Pozostały tylko te wiskitki, stwierdza Rajmund, wpatrując się w mapę. Nieludzko zmęczeni, zakurzeni i brudni przystanęli w przydrożnym rowie. Osa, sfatygowana równie jak i oni, stoi oparta o pień drzewa. Do Wiskitek można bez trudu dojechać fiatem, medytuje Jacek. Ja ci mówię, że w wiosce trudno ukryć człowieka, protestuje Rajmund. We wsi wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą po pięciu minutach. Milicja też żyje z ludźmi za pan brat. Jak nie sołtys, to sołtysowa zwierzy się sąsiadce, która opowie to milicjantowi. To gdzie go mógł ukryć? Zastanawia się po raz któryś Jacek. Jacek, a jeżeli on go zabił? Może go utopił? Rajmund po raz pierwszy wyraża głośno obawy, jakie nurtowały ich obu. Otknaj się, cmętny katastrofisto, ze swymi domysłami, maskuje swój niepokój Jacek. Myślisz, że nawet temu świata tak łatwo zabić człowieka? Pożarł się ze starym szerynem. Ale przecież do Tomka nic nie ma, uspokaja siebie chłopak. Chciał zdobyć dokument. To zrobił taki parszywy numer. A poza tym chciał postraszyć starego, chyba również za to, że mu poderwał babkę. Najgorzej jak pierniki stojące nad grobem, zamiast myśleć o nadkwasocie żołądka albo wystrzegać się zawału. Zaczynają Ot. Odbiła szajba staremu szerynowi, to fakt. Jacek zgadza się z kolegą. Będzie Tomkowi głupio, jak się dowie o starcu. Masz zamiar go informować? Złości się nagle Raimund. Proponuje nie wtykać nosa w cudze sprawy. Trochę tolerancji, zwłaszcza dla starych, kapę? Cholera cię trzęsie, jak ci włażą we flaki? No to nie rób drugiemu. Między drzwi, uzupełnia Jacek parafrazując znane przysłowie. Jedziemy do łych kitek, decyduje Rajmund. Przed wioską spotykają pastucha, który goni na ranny wypas gromadzkie bydło, pytają o fiata. Ojciec się z nami w drodze rozminął, wyjaśnia Rajmund. Pastuch nie widział samochodu. Chłopcy kręcą się po wsi, kupują leko, uparcie powtarzają wersję o ojcu. Nie, nikt nie widział takiego samochodu. Ludzie są podekscytowani, gwoździem dnia jest grupa mierniczych, która mierzy las. Wszyscy zastanawiają się, co to może być, czy to dobrze dla wioski, czy źle. Więc dla turystów nie mają czasu. Chłopcy zostawiają osę w jakiejś zagrodzie. Zagłębiają się w las. Docierają do znanej ścieżki wspinającej się za kosami naturwistym brzegiem jeziora Rosy Wenedy. Zatrzymują się chwilę przed upamiętnioną piskami anielki kłodą drzewa, przerzuconą nad szczeliną, w której huczy, z wielokrotniona echem ciemna woda. W milczeniu przechodzą przez składkę. Rajmund, trzeba skapitulować. Przerywa ciszy Jacek. Zgłaszajmy milicji. Myślę, że przeliczyliśmy swoje siły i możliwości. Gdyby nie ten patrol drogowy. Przypomina sobie Rajmund, nie zgubilibyśmy Jarosa z oczu. Wiesz, jeszcze trochę cierpliwości. Dojdźmy do tej plaży, na której siedzieliśmy wtedy i wracajmy z powrotem. Chłopiec powoli otwiera oczy. Daleko w górze widzi nad sobą ciemne sklepienie, a na nim małe, błyszczące punkciki. Gwiazdy, myśli leniwie. Dobiega go monotonny szum. Woda. Konstatuje, chce się podnieść, ale ciało jest ciężkie, jak wypełnione ołowiem. Oczy też są zmęczone. Przymyka, powieki zachowując pod nimi obraz dalekich gwiazd. Gdy znowu się budzi, tam, wysoko, przez korony drzew widać skrawek jasnego błękitu nieba. Teraz już nie ma ołowiu w ciele, męczy go tylko straszliwe pragnienie. Stara się podnieść. Idzie mu to ciężko, nieskładnie, ale zwleka się i niezdarnie stawiając nieposłuszne stopy, mozolnie, krok za krokiem posuwa się w stronę, skąd dobiega plusk wody. Szmer jeziora jest coraz bliższy, ale siły zawodzą, miękkie kolana uginają się. Człowiek osuwa się na ziemię. Leży chwilę odpoczywając w bezruchu. Rozchuśtało się serce, bije szybko, gwałtownie, bach, bach, huczy tętno. Człowiek zbiera wszystkie siły, opiera się na rękach i mozolnie kontynuuje swą wędrówkę ku upragnionej wodzie. Nagle, tuż za niego wybiega pies, człowieka ścina przerażenie. Myśli, że to następna halucynacja. Zamiera na czworakach przygięty do ziemi, obserwuje zwierzę. Pies na razie zupełnie się nim nie interesuje. Zatacza krąg, ciągle z nosem przy ziemi. Chwilę myszkuje nad wodą, wraca do człowieka. Przytyka zimny, wilgotny nos do jego twarzy, prycha ze wstrętem. Stanowczo nie podobał mu się zapach ciała tego człowieka. Kręci się jeszcze chwilę, obwąchując mu ubranie. Później siada nad nim i wydaje krótkie, bezradne szczeknięcie. Rek rzeczywiście jest bezradny, bo zapach, którego szukał, urywa się bezpowrotnie. Znalazł kogoś kto pachnie zupełnie inaczej? Za chwilę nad skurczonym, osłabionym chłopakiem pochyla się plutonowy. Pan jest Tomek Szeryn. Raczej twierdzi niż pyta, bo nie ma wątpliwości, kogo odnalazł jego rex. Najlepszy pies nie tylko w całym województwie, ale i na całym świecie. Tomek kiwa głową. Chce pić, prosi. Lutonowy podaje chłopakowi wodę zaczerpniętą o kilka metrów jeziora. Dobry Rex, bardzo mądry pies, nie zapomina pochwalić przyjaciela i jak może najdelikatniej pomaga usiąść chłopakowi. Szuka pana milicja z całego województwa, informuje. Więcej wody nie można, tłumaczył łagodnie. Nie wiadomo co panu jest. Ojciec się ucieszy. Mówi jednym tchem. Spadłem z kładki do jeziora, przypomina sobie na wspomnienie ojca. Jak ja się tu znalazłem? Rozgląda się po parowie, nie mam pojęcia. Pamiętam, że miałem majaki. Raz mi się wydawało, że jestem wodą. Cholernie nieprzyjemne uczucie wstrząsa się na wspomnienie, a czasami, zaraz, ale czasami dostawałem pić. To na pewno nie urojenia. Bo później już przez jakiś czas nie dręczyło mnie pragnienie. To był kwaśny i chłodny płyn, pamiętam. Więc jakim cudem? Wpatruję się bezradnie w plutonowego. Niech się pan nie męczy, przypomnij pan sobie później. Iść pan może? Nie bardzo, ale spróbuję. Podtrzymywany przez milicjanta wlecze się z wysiłkiem kilka kroków. Plutonowy bierze go na plecy. Rex na rozkaz swego pana zamyka pochód. Ale milicjant jest bardzo zmęczony wielokilometrową gonitwą. Rosły chłopak, zwisający bezwładnie, jest zbyt wielkim dla niego ciężarem. Muszę wezwać pomoc. Sam nie poradzę. Pomaga wygodnie usiąść chłopakowi. Rex, pilnuj. Wydaje polecenie psu. Wilczur siada obok tomka i porozumiewawczo wachluje ogonem. Proszę się nie bać, mówi przewodnik. Nie chcę pana pozostawiać samego. Reks potrafi w razie potrzeby nawet rozbroić bandziora. Nikogo do pana nie dopuści bez mego pozwolenia. Milicjant wyrusza wąwozem, potem przedziera się przez gęsty młodniak. Na skraju lasu czeka przecież kierowca z zjawą. Plutonowy ma kilka kilometrów przed sobą. Ma nadzieję, że bliżej natknie się na jakiś ludzi. Rzeczywiście, gdy wchodzi na ścieżkę, słyszy głosy, to Jacek z Raimundem wracają ze swoich bezowocnych poszukiwań. Panowie, proszę ze mną, zatrzymuje ich Plutonowy. Trzeba przenieść rannego człowieka. Idą za nim w milczeniu. Tomek. Wrzeszczą jednocześnie na widok siedzącego przyjaciela i gwałtownie rzucają się naprzód, ale równie szybko wyrastają w miejscu. Wielki, płowy wilczór, siedzący przy chłopcu, najeżył sierść i odsłonił w groźnym uśmiechu respekt budzący garnitur liśniących kłów. Koroż siedzący cierpliwie przy radiostacji w wozie technicznym słyszy, jak się telefonicznie melduje w szczytnie plutonowy kaczmarek, przewodnik milicyjnego Tropiciela. Milicjant mówi z Wiskitek, szczytno dopiero łączy z inspektorem. Głos milicjanta zniekształcają trzaski i fale radiowych. Rex odnalazł zaginionego Tomka Szeryna w rejonie lasów nad jeziorem Rosy Wenedy. Chłopiec jest osłabiony. Proszę o skierowanie samochodu celem przewiezienia do szpitala. Samochód kierować do domu Sołtysa w Wiskitkach. Melduje Plutonowy Inspektor biegnie do leśniczówki, bez płukania wpada do pokoju Szeryna Paweł Szeryn siedzi bez rucha w fotelu Po zabraniu Jarosa z leśniczówki, Szeryn wrócił z wyspy, na której spędził półtorej doby Tu już nie można było ukryć przed nim tragicznej śmierci Magdaleny Szeryn przyjął wiadomość z pozoru spokojnie, ale apatia, która go ogarnęła była niepokojącym objawem zupełnego załamania psychicznego. Tomek żyje. Woła do niego od progu major. Przed chwilą został odnaleziony. Syn pana żyje. Powtarza major i potrząsa jego ramieniem. Szeryn gwałtownie zrywa się z miejsca, jakby chciał gdzieś biec. Major łagodnie zatrzymuje go i podaje papierosa. Pannie. Kłamie. Inspektor zabiera go do wozu technicznego. Szczytno. Szczytno. Proszę wilgajny, wywołuje major. Apostrof Słucham. Szczytno przemawia głos w radiostacji. Proszę powtórzyć wiadomość o odnalezieniu chłopca. Przy odbiorze ojciec. Za chwilę przez trzaski przedziera się daleki głos plutonowego kaczmarka Żereks. Szeryn nic nie mówi, stoi jeszcze chwilę z nisko pochyloną głową nad milczącym już simpleksem. Inspektor cicho wycofuje się z wozu technicznego, idzie zawiadomić dziewczęta i pelikana. Na wiadomość o odnalezieniu Tomka, cała trójka wydaje unisono dziki, nieludzki wrzask, w którym przy dużej dozie dobrej woli można rozróżnić okrzyki. Hura. Anielka rzuca się majorowi w ramiona i całuje go w policzek. Inspektor jest lekko zakłopotany. Hura dla równego milicjanta, piszczy anielka. Nieartykułowany, przeraźliwy wrzask powtórnie rozdziera ciszę lasu. Major uśmiecha się, myśli, że młodzież w taki sposób pozbywa się napięcia, lęku i przygnębienia, w jakim żyła od kilku dni. Kolejne wrzaski odbywają się w jakiś czas później, gdy przed leśniczówkę zajeżdża osa, a na niej Jacek i Raimund. Wszyscy chcą natychmiast jechać do szczytna, a jedna osa jest stanowczo za mało pakowna. Do majora podchodzi Paweł Szeryn. Chciałbym pojechać do mojego chłopca. Z wahaniem patrzy na inspektora. Nie widzę przeszkód. Proszę pana, mówi z uśmiechem major. Ruchem głowy wskazuje zbitą w ciasne statko gromadkę, która z respektem trzyma się na odległość od ojca Tomka. Oni też chcą jechać. Myślę, że im pan wybaczy. Na zmęczonej twarzy Szaryna pojawia się nieśmiały uśmiech. Młodzi ludzie rozprawiają o czymś gorączkowym szeptem. Wykosi nas, zobaczycie! Dobiega głośniejsze westchnienie pelikana. Cała grupa sztywno rusza w stronę szeryna i inspektora. Zatrzymują się przed Pawłem Szerynem. Przepraszamy pana, bąka Dorota i oblewa się szkarłatnym rumieńcem aż poczubki włosów. Wszyscy pana bardzo przepraszamy, wspiera koleżankę Anielka i układa ustaw ryjek. Przykro nam za to wszystko. Ale to nie było ze złej woli. Gorąco zapewnia Rajmund. Naprawdę bardzo nam niewyraźnie i czujemy się nie w porządku wobec pana, poważnie stwierdza pelikan. Ale rozumie pan, ludzie czasami się mylą, tym bardziej, że zachowanie pana w stosunku do nas było dziwne. Teraz rozumiemy. Pelikan uważa, że wyjaśnienie jest wystarczająco wyczerpujące. Wyciąga dłoń do Szeryna. Paweł Szeryn bez wahania ściska rękę chłopca. Teraz wyciągają się do niego wszystkie dłonie. Chodźcie, zabiorę was do szczytna. Szeryn przypieczętowuje zgodę. Znowu podnosi się wrzask, tym razem na cześć Szeryna. Na podwórko wjeżdża cieślik, biorąc motorom efektowny zakręt. Porucznik prowadzi motor jedną ręką, w drugiej pod pachą nonszalansko dzierży dwie okazałe, trzepoczące się kaczki. Ptaki zieją przerażone, wydając od czasu do czasu żałosne, schrypnięte kwa. Wywiadowca uroczyście wręcza kaczki Anielce. Prezent ode mnie. Niestety, kaczora we wsi nie było do sprzedania, ale kaczki szykowne, największe jakie były. Przeryn wyprowadza samochód. Młodzi ludzie w rozterce patrzą na inspektora. Panie majorze, co z nami będzie? Wyraża obawę w imieniu wszystkich pelikan, widząc oczyma duszy lawiny paragrafów, jaka nie przestała im grozić. Kaczki już są. Wstawia się cieślik, ale śniczyna dotychczas nie złożyła zameldowania o kradzieży. I nie złoży. No co, majone. Cieślik natarczywie patrzy na swego szefa. Anielka bystro strzyże czarnymi ślepkami na porucznika, widać że jego rozumowanie niezwykle trafia jej do przekonania, podaje kaczki Jackowi. Kopnij się, Achyżo, na farmę i wpuść tam drób. Nie widzisz, że chcą pić? Upomina z wyrzutem. Chłopak znika z dziedzińca z szybkością sprintera, wrzeszczącymi kaczkami w ramionach. Jak dotychczas Paweł Szeryn też nie złożył na Was skargi, wolno mówi major. Jeżeli nie złoży. No to cóż, ja nie jestem zbytnio zainteresowany tym, aby ściśle dochodzić. Dlaczego znalazł się na wyspie? To znaczy, że się nam upiekło, upewnia się pelikan. Inspektor jest w rozterce, że nie wykazał zmysłu pedagogicznego. W stosunku do tych młodych, pomysłowych ludzi cierpiących na przerost inicjatywy Proponuje umowę. Nie daję za wygraną, chciałbym usłyszeć przyrzeczenie, że już nigdy w taki sposób nie będziecie wyręczali milicji. Zgoda? Jak sami widzicie, zajęcie jest dość męczące, a kodeks karny może mieć bardzo szerokie zastosowanie. Pułkownik Lis otwiera szerzej okno, aby wywietrzyć zadmiony pokój. Upały trwają nadal, Warszawa bucha żarem. Koroż zapala nowego papierosa przed chwilą zakończył ostatnie przesłuchanie Adama Jarosa. Pomysł z Pingiem przyszedł mu do głowy pod wpływem tej dokumentacji, którą sprokurował technolog. Oczywiście technologowi chodziło o zyski. Jaros chciał zniszczyć Szeryna. Znając go, doskonale wiedział, że dyrektor nie podpisze takiego dokumentu na podstawie atutów, jakimi dysponował technolog. Potężnie się bałem o życie chłopaka, wzdycha lis. Jaros sprytnie przeprowadził to porwanie, podejmuje major. Nadaje depesze do chłopaka, czeka koło tej kładki. Jak się człowiek niczego nie spodziewa, to wystarczy go trącić. Chłopak spadając do wody solidnie się poobijał, stracił przytomność. Wtedy wyłowił go jak kociaka i zawlókł w ten dziki jar. Nie na każdej mapie jest on uwidoczniony, ja rozznał Mazury jak rzadko kto. Zbrodnicze praktyki. Oburza się lis. Chłopak, spadając, mógł się przecież zabić, mógł się utopić, zanim go tamten wyciągnął. Przecież była noc. Mógł, zgadza się inspektor. A później wystarczyło, że tylko aplikował mu Ewipan i chłopak nie miał pojęcia, czego ktoś wyłowił. Czy sam się wywlókł z tego jeziora i w jaki sposób? Dość sprytne, zgadza się Lis. W razie gdyby go ktoś tam odkrył trudno udowodnić, że to kidnapping. Chłopak poza majakami i faktem, że spadł do wody, nic nie pamięta, zagubił cztery dni. Nigdy w życiu nie potrafiłby wskazać sprawcy. Nie miał pojęcia, że w ogóle był jakiś sprawca. Dlatego Jaros był taki pewny siebie podczas blokady, gdy w czasie poszukiwań chłopca siedział pod dozorem cieśnika. Był butny jeszcze przez cały czas w olsztyńskim areszcie, sądząc, że nikt nie wie o tym, że zakopał w nocy resztę wipanu. Wiedział, że narkoza przestanie działać, ponieważ dość długo chłopak nie otrzymał następnej dawki, ale to niczego nie dowodziło, nie świadczyło przeciwko niemu. Jasne jest, Dlaczego jak najszybciej chciał wymusić od na ten podpis? Nie można zbyt długo trzymać, nawet zdrowego człowieka, pod narkozą. A swoją drogą, chłopak ma serce mocne jak maszyna, mówi pułkownik. Cholernie nieprzyjemny facet, wtrąca major. Zimne okrucieństwo. Dawka Ewi panu chłopcu, potem kurs do ojca i znowu od początku to samo. Musiał brać pod uwagę... Że chłopak może nie wytrzymać i umrzeć. A jednak załamała go śmierć tej kobiety. Dodał po chwili. Widzisz, od początku mówiłem, że to samobójstwo. Przypomina pułkownik. Heniu, pierwszego dnia po jej śmierci sypała się na mnie jedna niespodzianka po drugiej, a każda dziwniejsza i bardziej zaskakująca od poprzedniej. Miałem wszelkie powody ku temu, żeby brać pod uwagę ewentualność morderstwa, usprawiedliwia się major. Trochę zafascynowała mnie sceneria tego zamachu, przyznaję po chwili. Tym bardziej, że nie można było z początku ustalić źródła pochodzenia morfiny, którą się otruła. Najbardziej zmylił mnie ten, powiedziałbym, niedokończony luminal. Cóż, najtrudniej i najdłużej ustala się przyjacielskie kontakty człowieka, wzdycha pułkownik. A sceneria? Wcale, nie taka niezwykła. Mówisz tak, bo nie widziałeś wtedy tego pokoju. Upiera się inspektor. To wyglądało na teatralne przygotowanie rekwizytów. Możliwe, zgadza się lis. Potrwało trochę. Wraca do swojej myśli, zanim znalazła się jej przyjaciółka, lekarka. Sama zgłosiła się, gdy przeczytała nekrolog w gazecie. To ona zaopatrzyła tę kobietę w morfinę. Uważała, że w wypadku ataku, który groził Magdalenie, będzie mogła uśmierzyć bóle, zanim na to od ludzi dotrze lekarz i zanim zostanie zrealizowana recepta. Gdy Magdalena zdecydowała się odebrać sobie życie, sięgnęła po luminal. Ale ponieważ luminal zażywała prawie codziennie, jako środek na bezsenność, doszła do wniosku, że może nie być skuteczny. Ta kobieta nie należała do ludzi, którzy trują się na pokaz, z nadzieją, często złudną, na odratowanie. Tak, ona nie chciała żyć. To mógł być chwilowy kryzys, gdyby wówczas miała obok siebie kogoś bliskiego, życzliwego. Została w pustce, przynajmniej tak jej się wydawało. Straciła zaufanie do Szeryna, bo on. Przerażony, zaabsorbowany wyłącznie niebezpieczeństwem grożącym synowi, nie powiedział jej prawdy. Wyrzekł się jej nagle, bezpowrotnie, dla błahej w jej pojęciu przyczyny. Ta kobieta nie mogła przeżyć omyłki, jaką popełniła w ocenie bliskiego jej człowieka. Więc przypomniała sobie morfinę, podejmuje lis. Każdy wie, że duża dawka tego narkotyku sprowadza śmierć. Przy tym śmierć pod wpływem morfiny jest, jeżeli można użyć tego słowa, mniej przykra. Przebiega bardziej łagodnie. Szkoda mi tej kobiety, mówi w zamyśleniu major, przypominając sobie jej smutną, skupioną twarz. Koniec. Czytał Jacek.